наша бедность. Так мы нам не питали. Мы не дети. И вот это. Przepędzał mnie tylko jedno. No i robił mnie często przykrości. A na czym to polegało? Ponieważ często tam jestem słabsza i poleguję, to on siedział takim słupkiem i tak był bardzo potrzebny. Ja trochę to wytrzymywała, bo jeszcze mówiłam, Fredek, jeszcze nie umieram. I czym stąd? Ja byłam tylko jedna, jedyna, którą on szanował. Dzieci, moje wnuki, jak do mnie przychodziły, to najlepsza była zabawa szczotka i tego jednego krewetka, on tą szczotką bardzo brał. A on się bronił. I potem jak tylko ktoś tam wchodził z rodziny, to on szczekał. Był niezadowolony. Nie lubił po prostu reszty rodziny. I tyle o moim Fredku, ale ja, pani Agato, piszę się na te wolne strony. Zdjęcie. To wolne są z nim, które wyjdzie. No tak, no tak. I tak mi przykro, że tak. No to proszę Państwa, chyba będzie drugi ton, dlatego że napływają wyjemnicze historie z całego świata. O niektórych pamiętałam, innych celowo nie umieściłam. Jak Państwo zapewne wiecie, poeta Julian Kornhauser posiadał Janina w swoim domu. Jego córka Agata bardzo wykochała, jeszcze było 16 lat, kiedy Agaty Kornhauser zaczął przychodzić chłopak. Andrzej Duda, to tenże Janusz, to znaczy, się mówię, czy grywał go po polsku. To było bardzo widziane.